Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Tradycji NIKLOT. Naszym dzisiejszym gościem jest redaktor, dziennikarz i publicysta Hubert Kozioł. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję, brawa dla naszego gościa. A widzimy się dzisiaj w ramach spotkania autorskiego, bo Hubert wydał Mroczne Sekrety II Wojny Światowej, zbiór artykułów i esejów podzielonych na kilka części tematycznych, ale związanych oczywiście z historią II wojny światowej. Myślę, że można to nazwać w większości wypadków dość interesującymi, idącymi wbrew dość powszechnym wyobrażeniom II wojny światowej, między innymi to, co Hubert pisze o kampanii wrześniowej, o kampanii roku 40 czy 41, czy też o innych aspektach, stąd też dzisiejsze nasze spotkanie. Spotkanie nasze zrealizujemy w trzech częściach. W pierwszej Hubert opowie o genezie książki, o tym, co w tej książce jest, dlaczego jest i przeciwko jakim trendom jest. W drugiej przygotowałem kilka pytań dotyczących treści. Ja już tą książką się zdążyłem zapoznać, więc o parę rzeczy Huberta pozwolę sobie pogrillować, a potem daję głos Państwu. Także Hubert. Geneza tej książki jest dosyć prosta. Zajmuję się od wielu lat hobbystycznie badaniem różnych tajemnic II wojny światowej i nie tylko niej. Zebrało się dużo materiałów dotyczących tej tematyki. No, część z nich, bo nie ukrywam, była wcześniej publikowana, ale uznałem, że łatwiej będzie dla czytelników mieć pewną część tych treści w elegancko wydanej książce, niż szukać ich za jakimiś paywallami w mainstreamowej prasie lub no, nie wiadomo też, jak długo pewne treści będą w internecie, zanim cenzura ich nie usunie. Ale tak, o czym jest moja książka? Ponad połowa jej treści dotyczy samej drogi do II wojny światowej oraz początków, pierwszych kampanii. W pierwszych czterech rozdziałach opowiadam na przykład, skąd się właściwie wziął Adolf Hitler, jak to się stało, że po prostu z Obiboka, Nita stał się charyzmatycznym przywódcą. Opowiadam, jak go stworzyła armia niemiecka i Reichswera, i siły zbrojne z I wojny światowej, i jak mocno do wybuchu II wojny światowej przyczynili się niemieccy generałowie. Von Schleicher, von Seckt, także Ludendorff, o tym, jak jeden z nich przyznał się pewnemu niemieckiemu przemysłowcowi w 1932 roku, że finansuje Hitlera, bo go o to poprosił Stalin. Część druga, następne kilka rozdziałów, dotyczy okoliczności kampanii wrześniowej, też polskiej drogi do wojny. Tutaj to niejako jest polemika z zychowszczyzną, z bardzo modnymi obecnie mitami o tym, jak to głupie Polaczki dały się wciągnąć do wojny przez perfidny Albion, a mogły się świetnie porozumieć z Wielką Trzecią Rzeszą i wspólnie pójść tam podbijać Związek Sowiecki. No, szczególnie interesujące moim zdaniem, nie tylko moim, jest tutaj rozdział 5, czyli ostrzeżenie ambasadora Bulita, gdzie na podstawie polskich dokumentów dyplomatycznych przechwyconych przez Niemców w Warszawie w 1939 i wydanych w broszurce między innymi w Stanach Zjednoczonych jest pokazana pewna gra dyplomatyczna, kontakty Polaków z Amerykanami tuż w 1938 roku, w 1939 roku i między innymi jest tam zapis rozmowy pomiędzy Williamem Bulitem, szarą eminencją amerykańskiej dyplomacji, ambasadorem między innymi w Moskwie i w Paryżu. Rozmowę Bulita z polskim ambasadorem hrabią Potockim w Waszyngtonie, w której Amerykanin opisuje mu mniej więcej, jak będzie wyglądać przyszła wojna światowa i że zakończy się podziałem Europy między Stany Zjednoczone a Związek Sowiecki. Czyli wskazuje, że sanacyjne władze
miały dużo lepszą świadomość sytuacyjną niż tam się obecnie wmawia. Wiedziały, że Stany Zjednoczone przystąpią do wojny i gdybyśmy się opowiedzieli po stronie niemieckiej na początku, to byśmy prawdopodobnie skończyli później na długie lata jako jedna z republik Związku Sowieckiego z granicą kończącą się za Częstochową, granicą zachodnią, a wschodnią gdzieś tak koło Białegostoku. Jest tam też o zabójstwie człowieka, który mógł zagrozić Rooseveltowi i zostać prezydentem. Człowieka nazywanego Mussolini z nad Mississippi, czyli o gubernatorze Huey'u Longu. Jest tam o tym, jak Wielka Brytania została wciągnięta do wojny, między innymi przez Stany Zjednoczone i Polskę. Tam dokonuje pewnego takiego odwrócenia narracji historycznej, gdyż pokazuje, że w sumie to jeśli kogoś brać w tych latach za bohatera, no to raczej za męża stanu. Może bohater to zbyt dużo powiedziane, ale to brytyjskiego premiera Chamberlaina, który po prostu starał się za wszelką cenę zyskać czas, by Wielka Brytania odbudowała armię po tym, jak zniszczył ją Churchill w latach 20. i na początku lat 30. Rozdział 8 opisu jest poświęcony postaci marszałka Śmigłego Rydza. Też dokładnie o okolicznościach wejścia Polski do wojny. Także o jego losie późniejszym. Kolejny rozdział jest o tym, że wiedzieliśmy o szykującej się sowieckiej inwazji 17 września 1939 roku, na co wskazują liczne poszlaki. Kolejny opisuje bezmyślną zemstę ekipy Sikorskiego i jej dyletantyzm. To, jak mocno ona nam zaszkodziła. Część trzecia książki, Burza nad Europą. Jest w niej rozdział poświęcony kampanii francuskiej, jak Francja właściwie na własną życzenie przegrała tą wojnę. Jest podważenie mitu o tym, jak lotnictwo ocaliło Wielką Brytanię. Jest rozdział poświęcony planowi Barbarossa, gdzie wskazuje, że w sumie Hitler zdołał o kilka godzin wyprzedzić atak Stalina, raczej nie tyle co atak, co prowokację wojenną stalinowską. Następnie przeskakujemy do roku 1944, do największej masakry w okupowanej Francji i w związkach z nią skarbem Wizygotów, a także późniejszym francuskim prezydentem, jednym z ojców współczesnej Unii Europejskiej. Jest rozdział poświęcony Arnhem, czyli temu, jak Montgomery pozwolił tam wygrać Niemcom i dlaczego. Badając po prostu dzieje tej bitwy, można odnieść wrażenie, że ona była od początku do końca sabotowana. Jest rozdział poświęcony spiskom Piusa XII przeciwko Hitlerowi. Najbardziej kontrowersyjny jest rozdział przedostatni, poświęcony tajemniczemu pogrzebowi w mauzoleum Hindenburga pod Olsztynkiem na początku 1944 roku. Czy aby tam nie pochowano Hitlera, który zmarł z ran w kilka dni po zamachu w Wilczynszańcu. Ostatni rozdział dotyczy śmierci Mussoliniego, a raczej jego korespondencji z Churchillem, w której też się pojawia nazwisko ambasadora Bulita, wspomnianego przy okazji rozdziału o wejściu Polski do wojny. Tak, ja przygotowałem sobie łącznie 11 pytań. Nie ukrywam, treść książki jest dość rozległa, także nie będę pytał o wszystkie te rzeczy, o których napisał i teraz wspomniał Hubert. Tych rozdziałów jest łącznie chyba 18. I przypuszczam, że gdybym się miał skupić przynajmniej jednym pytaniem na każdy rozdział, no to byśmy tutaj nie mieli też czasu na pytania z sali. Dokładnie, na pytania z sali, więc nie przedłużając już, moje pierwsze pytanie jest takie. Piszesz o kontaktach polskiej i amerykańskiej dyplomacji w roku 1938 i 1939. Te informacje, jak sam wspomniałeś, stawiają politykę sanacji w zupełnie nowym w kontekście do obecnie panującego dyskursu świetle. Świadomość, że do wojny wejdą Stany Zjednoczone, powodowała, że władze Polski od samego początku miały świadomość, kto tą wojnę wygra, a kto jej nie wygra. To właściwie zadaje ostateczny chyba kłam zachowszczyźnie, a także stawia takie pytanie, dlaczego takie informacje są tak mało rozpowszechnione. No jest to informacja fundamentalna,
o której się bardzo mało słyszy. Przypuszczam, że większość też osób na sali o niej nie słyszało. Przykładowo o fałszywych niemieckich ofertach i obietnicach współpracy i sojuszu wie się dość powszechnie. Znaczy tak, poza mną, a w książkach wydanych na rynku polskim w ostatnich latach, o tych dokumentach dyplomatycznych polskich przechwyconych przez Niemców, ich treści, wspominało tylko dwóch ludzi. Jeden z nich to był Dariusz Baliszewski, świętej pamięci już niestety, którego miałem okazję znać i też wielokrotnie rozmawiać na różne tematy, a drugą osobą jest brytyjski historyk Adam Tuze. On w takiej monumentalnej książce Cena zniszczenia w sumie gospodarczej historii II wojny światowej wspomniał, że właśnie te dokumenty zostały uznane przez Hitlera za dowód na to, że Polska brała udział w polityce okrążenia Rzeszy wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i że architektem tej polityki był amerykański polityk czy biznesmen Bernard Baruch. Dosyć niechętnie się wspomina te wątki, no najprawdopodobniej z tej przyczyny, że stawiają one w innym świetle Stany Zjednoczone. Narracja dotychczasowa jest taka, że to był taki niewinny kraj, mało interesujący się sytuacją na świecie, który po prostu został podstępnie tylko zaatakowany w Pearl Harbor i przez to wszedł do wojny, a tymczasem administracja, wychodzi na to, że administracja Roosevelta prowadziła bardzo konsekwentną, wielotorową grę, mającą prowadzić w końcu do nowego podziału świata, nowego rozdania, także zniszczenia europejskich imperiów kolonialnych. No, dlatego myślę, że się o tym rzadko wspomina. Mm-hmm. Okej, okay, to następne pytanie. Piszesz dość dużo właśnie o wspomnianych przygotowaniach do wojny, o tym, skąd się wziął Hitler, o współpracy także niemiecko-rosyjskiej już w roku 20. I takie pytanie, jakie nasuwa się w opisywanych tych aspektach współpracy, niejednokrotnie jawnej współpracy politycznej już wtedy nowo powołanej Reichswehry i Armii Czerwonej. Czy ze strony Niemców nie było to jednak pewne samobójstwo? No bo w razie wygrania wojny 20 roku Rosjanie przecież nie zatrzymaliby się na granicach Polski, tylko rewolucja komunistyczna zalałaby tak samo Niemcy. I czy rzeczywiście niemieccy generałowie politycy nie rozumieli tego, czym jest komunizm, jaki jest jego stosunek do klasy takich wojskowych jak chociażby Ludendorff? Czy nie wyciągali wniosków z trwających dosłownie kilkanaście miesięcy wcześniej w Niemczech ruchawek rewolucyjnych o bardzo podobnym charakterze co w Rosji? To tak. Wielu z tych generałów miało posiadłości na wschodzie II Rzeszy. Więc o ile znacznej większości Niemców utrata Wielkopolski, czy tam nawet kawałka Śląska, to niewiele znaczyło, mieli na głowie swoje problemy, tak dla nich to uderzało w ich żywotne interesy. Po drugie, Niemcy miały granicę z Carską Rosją przez znaczną większość życia tych generałów. Mhm. Uważali oni granicę z Rosją za po prostu coś normalnego, a państwo polskie za jakąś dziwaczną aberrację. Więc wydawali oni też bardzo dziwne opinie. Szac von Sekt twierdził w pewnym momencie, że bolszewicy się ucywilizowali, są bardziej na prawo od tam niemieckiej socjaldemokracji, można z nimi się dogadać. No to prawdopodobnie wychodziło z tego, że oni byli przekonani o tym, finansowaliśmy ich, to że byli jedną sił, która finansowała bolszewików, więc możemy ich kontrolować, możemy się z nimi dogadać, na pewno nam ciosów plecy nie zadadzą. No boleśnie się o tym później przekonał pułkownik Walter Nikolaj, ten, który najpierw w czasie I wojny światowej organizował przerzut Lenina ze Szwajcarii do Rosji, później w latach 30. Uczestniczył jeszcze na parę lat przed paktem Ribbentrop-Mołotow w niemiecko-sowieckich negocjacjach tajnych, a w 1945 roku po prostu Smiersz go w Berlinie złapał, wywiózł gdzieś tam na Łubiankę i zmarł tam w Moskwie po dwóch latach w celi. No, atak serca. Tak, typowo. Okej, okay. Piszesz, przeskakując już do roku 1939 i to jest taki
aspekt bardzo interesujący, zresztą tu kiedyś wspominałeś już o tym na wykładzie, który parę lat temu zrealizowaliśmy wspólnie. Piszesz o różnych próbach powoływania prorosyjskich ośrodków, czy prosowieckich ośrodków władzy we wrześniu 1939 roku, chociażby generał Rummel, o ludziach wyraźnie gotowych już wtedy na daleko idącą współpracę z Moskwą. No i moje pytanie jest takie, agentura, głupota, czy próba ratowania tego, co uważano, że można uratować? Na pewno różne te różne rodzaje postaw występowały obok siebie. Była agentura, ale moim zdaniem nie tak liczna, jakbyśmy mogli sądzić. Raczej tak, w przypadku części przedstawicieli opozycji związanych z generałem Sikorskim była to raczej głupota. W przypadku takich postaci jak Rummel, no to już trochę na granicy głupoty, trochę na granicy ratowania tego, co się dało. Mówisz teraz o generale Sikorskim broniącym Lwowa. To znaczy o ludziach Sikorskiego wokół. Znaczy teraz mówię akurat o Rumlu w Warszawie. Ale mówię jeszcze o Sikorskim. O Sikorskim, tak. Sikorskim, który bronił, bo było dwóch sikorskich generałów. Nie. Znaczy o generale Władysławie Sikorskim. Dobra. I jego ludziach. Okej, okay, bo chciałem tylko dopowiedzieć, generał, który bronił Lwowa w roku 1939 też miał na nazwisko Sikorski, tylko nie pamiętam już imienia, ale miał inne imię i był nim generała brygady, a nie dywizji. W każdym, znaczy tak, Rummel, no, udało mu się pozyskać do pomysłu utworzenia prosowieckiego rządu w Warszawie hrabiego Zdzisława Lubomirskiego, który był przecież w Radzie Regencyjnej w I Wojnie Światowej i przez pewien czas był związany z MDC-ą. Udało mu się nawet działaczy PPS, Zygmunta Zarembę i Mieczysława Niedziałkowskiego. Storpedowali to ostatecznie Starzyński i podpułkownik Wacław Lipiński. Więc no, jeśli ludzi tego formatu Rummel zdołał przyciągnąć do tej idei, no to musiał mieć bardzo poważne argumenty. Ja się w jednym z swoich artykułów postawiłem takie pytanie. Co by było, gdyby Niemcy i Sowieci wypełnili dosłownie pakt Ribbentrop-Mołotow, porozumienie o linii demarkacyjnej? Ta linia miała przebiegać wzdłuż Wisły. Praga miała być po stronie sowieckiej. Co by było, gdyby wówczas w tej części Warszawy istniał prosowiecki rząd tworzony przez Rummla i szerokie siły polityczne? Więc no, trudno odpowiedzieć na pytanie o motywację, ale w momencie desperacji różni ludzie chwytali się różnych możliwości. Nawet jeśli ta nadzieja była absurdalna. Tam był taki film z lat 70. Urodziny młodego warszawiaka na podstawie tam autobiografii Stawińskiego, tego scenarzysty kanału. No i jest tam scena, gdzie on tam w oblężonej Warszawie w 39. tam mówi swojej matce o plotkach, że ku Warszawie zmierza armia bolszewików ze śmigłym rydzem na czele z odsieczą dla miasta. Okej. Okay. To jest ciekawa rzecz. No dobra, no to następne pytanie. Zostaniemy jeszcze przy roku 1939. Czy zgodzisz się z taką moją tezą, że największym błędem sanacji w roku 1939 było to, że nie przewidzieli zamachu stanu dokonanego przez Front Morsz, wspierany przede wszystkim przez wywiad brytyjski i francuski? Dużo bardziej przez francuski wywiad. Mhm. Tak, to był bardzo poważny błąd. U nas istnieje taka tendencja, że no, sanację przedstawia się jako niesamowicie represyjny reżim, no bo tam paru posłów wsadzili do więzienia w Brześciu, istniał obóz w Berezie, no ale prawda jest taka, że moim zdaniem taka Bereza powinna wówczas istnieć w każdym powiecie. Mieliśmy bardzo silną piątą kolumnę wśród mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości niemieckiej. Mieliśmy po prostu naprawdę antypaństwowe tendencje wśród niektórych polityków opozycji. Jestem zwolennikiem tezy, że powstanie warszawskie mogło się udać. Udałoby się, gdyby Stalin nie zatrzymał nagle frontu dzień przed. A zatrzymał dlatego, bo Stanisław Mikołajczyk, ówczesny premier, wypaplał Mołotowowi, że w ciągu paru dni wybuchnie w Warszawie powstanie zorganizowane przez AK.
Więc no, przed wojną Mikołajczyk był politykiem raczej trzeciego garnituru. I pytanie, co by było, gdyby na przykład sanacyjni, nieznani sprawcy wrzucili jego zwłoki gdzieś tam do Wisły czy Warty? Byłby na pewno w książkach do historii wymieniany jako kolejny męczennik reżimu, no ale Warszawa by stała. Więc no, często jest trudno przewidzieć, kto w przyszłości dokona szkód wielkich. No i też dodajmy, jest duża szansa, że zdążylibyśmy powołać rząd uznany przez Zachód przecież, czy władzę uznaną przez Zachód, która przywitałaby Sowietów jako gospodarz. A Warszawa to nie było Wilno ani Lwów. Tak. To zostańmy jeszcze przy roku 1939. Ostatnie moje pytanie dotyczące tego roku, właściwie głównego bohatera polskiego tego roku, czyli marszałka Śmigłego Rydza. Jest wersja oficjalna dotycząca jego śmierci. Ty piszesz o tej wersji nieoficjalnej, którą swego czasu świętej pamięci dr Baliszewski opisywał. To ja zapytam tak wprost. Gdzie jest pochowany Rydz Śmigły? Kiedy zmarł? I czy uważasz, że istnieją realne szanse na ustalenie tego w sposób oficjalny? Ja przypominam, że od 2 lat czekamy na wyniki badań genetycznych zwłok z kwatery 139. No, sądzę, że tych szans może nie być. Ale tak, Dariusz Baliszewski mi kiedyś prywatnie opowiadał o losach po prostu trumny marszałka Śmigłego Rydza. Według niego Śmigły zmarł w Otchocku w sierpniu 1942 roku i został tam początkowo prowizorycznie pochowany. Dlatego, że po prostu nie można było z Otchocka jego trumny wywieźć, gdyż Niemcy likwidowali wtedy getto i sprawdzali wszystko, co wychodzi po prostu, nawet trumny. Po pewnym czasie przeniesiono trumnę do kwatery 139 na powązkach cywilnych. Ktoś tam jednak wężył wokoło, więc ostatecznie marszałek miał spocząć na powązkach wojskowych w anonimowym grobie między żołnierzami września 1939 roku. Tyle przynajmniej wersja podana przez świętej pamięci Dariusza Baliszewskiego, ale on słyszał to i on między innymi od Marii Łoszak, współpracowniczki generała Fildorfa i od paru innych osób z tego środowiska. Mhm. Dobra, przejdźmy do części takiej już bardziej międzynarodowej, bitwa o Anglię. Każdy oczywiście z nas kojarzy to wydarzenie, chociażby przez udział polskich lotników, nie tylko z dywizjonu 302 i 303. Opisujesz między innymi, jak Niemcy i tak nie mieli generalnie szans na zwycięstwo w tej operacji ze względu na to, że nie byli w stanie dokonać desantu. Moje pytanie jest takie, a co by się stało, gdyby jednak Luftwaffe nie przekierowało na początku września 1940 roku ataków z celu wojskowy na cywilne i zgniotło RAF? Przypomnę, że w krytycznym momencie RAF posiadał rezerwy sprzętu, w sensie myśliwców, na 4 dni walk. To znaczy posiadał 120 rezerwowych Hurricane'ów i Spitfire'ów przy przeciętnych stratach 30 sztuk dziennie. Czyli przy założeniu, że Niemcy kontynuowali ten model działań, jaki kontynuowali od początku, to Brytyjczycy po 4 jeszcze kolejnych dniach zaczęliby spadać im po prostu liczebność dywizjonów. Czy zapanowanie Luftwaffe, przede wszystkim bombowców na brytyjskim Niemiec, nie mogła według ciebie w jakiś sposób doprowadzić do zmuszenia Londynu do negocjacji? Przede wszystkim tak. Musielibyśmy znać próg odporności psychicznej społeczeństwa brytyjskiego. Ja słyszałem opinie raczej takie, że jak ktoś z nimi zawrze, no to potrafią być zadziorni, walczyć do końca, nawet gryząc trawę. Więc łatwo by się pewnie nie poddali. Druga kwestia to zdolności niemieckiego lotnictwa bombowego do siania zniszczenia. Można odnieść wrażenie, analizując różne kampanie II wojny światowej, że podobnie jak obecnie Rosjanie, Niemcy nie potrafią prowadzić kampanii lotniczych. Nie potrafili. Znaczy, owszem, ich lotnictwo świetnie się sprawdzało w roli taktycznej, przy wspieraniu frontu, ale jeśli przy prowadzeniu konsekwentnych, dobrze zaplanowanych kampanii nalotów strategicznych, no to czegoś takiego nie było. Nie mieli wystarczającej ilości sprzętu, by takie kampanie prowadzić, przynajmniej w 1940 roku, nie mieli pomysłu. No, my pamiętamy, że Warszawa
straszliwie zniszczona w 1939 roku i kojarzymy to z lotnictwem. No okazuje się, że większość tych strat została spowodowana przez artylerię, która była podciągnięta na rogatki Warszawy pod Wawerii. Na przykład artyleria zniszczyła Zamek Królewski i zniszczyła elektrownię miejską. Wszystkie po prostu kampanie bombardowań prowadzone później przez Niemców, bombardowań strategicznych, czy to przeciwko Wielkiej Brytanii, czy to przeciwko Związkowi Sowieckiemu, no były raczej takimi uderzeniami w próżnię. Nie potrafili skupić się na kluczowych, węzłowych celach. Wątpię więc, by na przykład potrafili prowadzić skuteczną kampanię przeciwko Royal Navy, mającą główną bazę w Cape of Flow, czyli w północnej Szkocji. A Brytyjczycy zdołaliby utrzymać nieprawdopodobnie połączenia morskie ze Stanami Zjednoczonymi i stamtąd otrzymywać wsparcie materialne przez wystarczającą ilość czasu. Więc no, taka jest moja opinia w tym względzie. Ja to jeszcze tylko dodam, Niemcy do końca wojny w gruncie rzeczy nie opracowały bombowca strategicznego i były jedynym tego typu państwem w tej wojnie nie mającym takiego samolotu. No dobra, zostaniemy jeszcze przy 40 roku, ale tym razem Francja, nie Wielka Brytania. Właściwie Francja w 40 roku górowała nad Niemcami. Miała więcej dywizji, czołgów, armat, żołnierzy. Marynarka wojenna również była potężniejsza. Do tego jeszcze mieli sojuszników w postaci armii brytyjskiej. Jak pisujesz, właściwie przegrali niejako na własną ochotę, co było właściwie wynikiem głównie demoralizacji, braku chęci do walki i pacyfizmu. Ale czy gdyby nie to, gdyby Francuzi w roku 40 faktycznie chcieli walczyć, czy tą armią, którą wtedy mieli, faktycznie byliby w stanie pokonać Wehrmacht w krótszej lub dłuższej perspektywie? Powołam się na konkretny przykład. Starcie w takim miasteczku Ston, nie wiem czy dobrze wymawiam, no bo się tam francuskiego nie uczyłem, ale Niemcy porównywali je później z najkrwawszymi walkami tam Stalingradu, kampanii w Normandii i tak dalej. To był po prostu rajd pancerny. Kilkanaście, nie pamiętam ile dokładnie, francuskich czołgów ciężkich przejechało przez miasteczko, zniszczyło dużo większą ilość niemieckiego sprzętu. Ta miejscowość to była na takim wzniesieniu górującym nad przyczółkiem niemieckim nad Sedanem. No wiem, w maju 40 roku właśnie tam Niemcy przebili francuski front, przerzucali te jednostki pancerne i za tym oddziałem pancernym małym stała cała dywizja gotowa do akcji. Nie ruszyła się. Za dywizją stała cała armia. Też się nie ruszyła. Przyczółek można było zgnieść. Nawet jeśli by po prostu Francuzi nie odnieśli błyskotliwego zwycięstwa, to można było zatrzymać Niemców, zatrzymać front. Tak, żeby nie opanowali większej części terytorium Francji. Zastanawiająca była postawa ówczesnego wodza naczelnego francuskiego generała Gamelena, który w pewnym momencie mianował się głównodowodzącym na wszystkich frontach, poza tym frontem, na którym toczą się walki. A ten front, na którym walki się toczyły, powierzył generałowi, którego nienawidził i z którym się nie lubił kontaktować. Więc dziwne to wszystko było. Czyli szanse były. To przeskoczmy do roku 41. Opisujesz przygotowania do wojny ze strony Sowietów i ze strony Niemiec, ale przede wszystkim Sowietów i wspominasz między innymi, i to mnie tak jakby zapaliło pewną lampkę ostrzegawczą, opisujesz jak Ławrenti Beria niszczył sowiecką siatkę agentów w Niemczech w ramach walki z kontrrewolucją. Zadam takie pytanie, robił to specjalnie i czy można to łączyć z koncepcjami, które uznają Berię nie za komunistycznego zbrodniarza, ale tak naprawdę za człowieka próbującego zniszczyć komunizm w Związku Sowieckim? Tak, opierałem się takiej bardzo grubej biografii Berii autorstwa francuskiej, tam sowietolog François Thom, która miała wgląd w dawne sowieckie archiwa, akta procesowe Berii. No i wynikało z tego, że tenże przede wszystkim gruzińskim patriotą. On od lat 20. aż do lat 50. utrzymywał cały czas kontakty z gruzińską emigracją antybolszewicką. Był spokrewniony zresztą. Jego żona była
chyba bratanicą prezydenta niepodległej Gruzji, więc utrzymywał również kontakty z zachodnimi, w tym polskimi tajnymi służbami przed wojną, a do partii bolszewickiej wszedł jako prowokator ówczesnego gruzińskiego kontrwywiadu. Więc to jest w pełni uprawnione. I jeśli ta książka będzie się dobrze sprzedawać, no to rozwinę to po prostu w kolejnej części. To wątki sowieckie. Też nie ukrywam, z Hubertem kiedyś rozmawialiśmy na temat możliwości zrobienia całego spotkania na temat postaci Ławrentyja Berii, takiego troszeczkę innego spojrzenia, na to na razie hymn przyszłości. No dobra, zostańmy jeszcze przy roku 40. Ty stawiasz tezę, że Niemcy uprzedziło kilka godzin akcję sowiecką. To za Markiem Sołoninem, w sumie powtarzam. Tymczasem w książce, są też inne koncepcje, w książce Blitzkrieg nad Dnieprem, Lew Dworiecki i Brian Fugate stawiają tezę w gruncie rzeczy odwrotną. To znaczy Rosjanie od samego początku szykowali się do wojny obronnej, a gry strategiczne i plany operacyjne przygotowane przez Żukowa i Tymoszenkę od stycznia do marca 1941 roku, oczywiście kosztem ogromnych strat, ale pozwoliły zatrzymać niemieckie natarcie i tak naprawdę przygotować się do tej wojny, do kampanii roku 1941. Czy spotkałeś się z tą pracą, z takimi twierdzeniami, znaczy, jakbyś to skomentował? Nie czytałem tego, ale to budzi moje poważne wątpliwości. Dlaczego? Dlatego, że mowa jest tam o tym, że zatrzymano niemieckie natarcie. No, Niemcy atakowali słabszymi siłami niż Sowieci zgromadzili przy granicy. Oczywiście. Zatrzymano to natarcie pod Moskwą, Rostowem nad Donem i Leningradem. Zatrzymano właściwie dzięki temu, że Niemcy się wyłożyli na swojej własnej logistyce. I przy okazji zatrzymania tego stracono kilka milionów żołnierzy, głównie jeńców i tych, którzy się rozeszli do domów. Więc druga kwestia. W doktrynie sowieckiej jednak dominowała ta doktryna ataku. W 1941 roku może zapewne prowadzili tam różne gry sztabowe, różne warianty omawiali, ale no tak naprawdę no to nie przygotowywali się do obrony, chociażby z tego względu, że magazyny amunicji, paliw były bardzo blisko granicy i też lotniska polowe. Gdyby przygotowywali się do obrony, to jednak by wcześniej nie rozmontowywali linii Stalina, czyli umocnień położonych tak w okolicach Mińska, czy kijowskiego rejonu umocnionego. Ja tutaj nawet przytaczam na samym początku rozdziału tajemnicy Barbarossy świadectwo Mustafa Abramowicza, tam ułana ze szwadronu tatarskiego 13 pułku ułanów wileńskich, który tam był sowieckim jeńcem i pracował przy budowie lotniska pod Grudkiem Jagiellońskim i opowiadał, jak tam politruk na przełomie maja, czerwca 1941 roku tam wygłaszał im pogadanki i zmienił narrację. Zaczął pozytywnie o Polakach mówić, negatywnie o Niemcach i tego typu dowcipy, że tam Mołotow pyta się Ribbentropa, z jakiego powodu Niemcy zgrupowali tak ogromną liczbę wojska przy sowieckiej granicy? Ribbentrop odpowiada na to, dlatego że granica sowiecka jest najbezpieczniejsza dla wojsk niemieckich i mogą tam spokojnie odpoczywać. Następnie pyta Mołotowa, a czemu tyle sowieckiego wojska ustawiliście przy granicy z Niemcami? Na co ten wyjaśnia, dlatego żeby żołnierze niemieccy mogli sobie spokojnie odpoczywać. Więc czyli mniej więcej powszechnie wiedziano, że wojna będzie, że Niemcy zgromadzili swoje siły, że Sowieci swoje siły. To nie była wielka tajemnica. 14 czerwca 1941 roku agencja TASS wydała komunikat mówiący, że pogłoski, jakoby Niemcy zamierzały zerwać pakt o nieagresji i przedsięwziąć napaść na ZSRR, pozbawione są podstaw. ZSRR, jak to wynika z jego pokojowej polityki, przestrzegał i zamierza nadal przestrzegać warunków sowieckiego, niemieckiego paktu o nieagresji, tak więc pogłoski, jakoby ZSRR szykował się do wojny z Niemcami, są kłamliwe i prowokacyjne. Podobna szopka jak przed wojną z Ukrainą w 2022, nawet się zbytnio o tam pretekst nie silą i no tak, ale tylko z drugiej strony, gdyby przyjąć tezę, że jednak przygotowywali się do wojny obronnej, to komunikaty agencji TASS byłyby identyczne. Że nie przygotowujemy się do wojny, wszystko jest wspaniale, współpraca układa się
bardzo dobrze. Czy mogliby podjąć inne działania dyplomatyczne, chociażby zaszachować trochę Niemców, zbliżając się do Brytyjczyków, a tak to Stalin z buta traktował brytyjskiego ambasadora praktycznie aż do sierpnia mniej więcej. Jasne. Dobra. Przejdźmy do pytania o chyba najbardziej kontrowersyjny temat i najbardziej kontrowersyjny tekst z mojego punktu widzenia i myślę, że nie tylko z mojego, a mianowicie to, co piszesz o zamachu w Kętrzynie 20 lipca 1944 roku i o tym, że Adolf Hitler mógł ten zamach, czy w wyniku tego zamachu po kilku dniach umrzeć. Ja mam takie pytanie, kwestia źródłoznawcza, to znaczy, jeżeli przyjąć by rzeczywiście, że Hitler zmarł, to po pierwsze, dlaczego w swoich wspomnieniach nie wspomina nic o tym Józef Goebbels. Przypomnę, Goebbels nazywany na wyrost przez Hofstaplera i Irvinga mózgiem III Rzeszy, jednak był człowiekiem bardzo dobrze poinformowanym w roku 1944, a przede wszystkim pisał swój pamiętnik bez myśli o jego wydawaniu. Jest to bardzo szczere źródło, gdzie Goebbels specjalnie nie bawi się w żadną propagandę. Tymczasem on pisze tam, ja to sobie sprawdziłem akurat przed naszym spotkaniem, że Hitler przeżył to, że generalnie opatrzność go chroniła, etc., etc. Oraz druga rzecz, źródłoznawcze. Dlaczego o tym wywiad przynajmniej zachodnich aliantów nie wiedział po wojnie? No jednak jeżeli przyjąć operację podwójnego pogrzebu, operację pochowania Hitlera, no musiało o tym wiedzieć bardzo dużo ludzi. Pytanie, czy nikt by nie puścił pary i czy po prostu wywiad amerykański i brytyjski, a z czasem pewnie też sowiecki, no bo przecież oni mieli przeryty do czasu wywiad brytyjski coś mocno. Nie dowiedziałby się o tym, a przecież wiemy, że Hitler, przepraszam, Stalin do końca życia wręcz był przekonany, że Hitler wojnę prawie że przeżył. Znaczy tak, co do Goebbelsa. W trakcie zamachu był akurat w Berlinie, czy tam pod Berlinem w swojej willi, widział to z innej perspektywy, a co do jego dzienników, no to no, żył w państwie totalitarnym mimo wszystko. I musiał mieć świadomość, że no nie wiadomo, kto będzie to czytał. Nie wiem, czy on tam pisał, znaczy mam pierwszy tom wspomnień Goebbelsa u siebie, fajnie się czyta, ale no, o planach wojennych jakoś tam zwykle nie wspomina, no, o programach zbrojeniowych. O Barbarosie się dowiedział się w kwietniu 1941. No tak, a zaczęli w październiku bodajże, czy w październiku pracować, więc no tak to było. Co do wiedzy bądź niewiedzy służb alianckich. Służby sowieckie dostały od Stalina w maju 45, kwietniu maju 1945 roku zadanie udowodnienia, że Hitler zmarł, że zginął. Znalezienie jego zwłok, pokazanie udowodnienia zwycięstwa, no i za wszelką cenę to robiły. No. Czego efektem jest ten blamasz z fragmentem czaszki, która Hitlera rzekomo, który okazał się fragmentem czaszki kobiety. Czy służby brytyjskie i amerykańskie się tym zajmowały? Nic mi właśnie o tym nie wiadomo, to jest dobre pytanie, ale też jeśli chodzi o świadków tego, wielu z nich zginęło. Na krótko po wojnie lub w trakcie wojny. Mógł o tym wiedzieć chociażby Reichsmarszał Hermann Göring, który przewodniczył uroczystościom pogrzebowym generała Kertena w Wilczynszańcu, ale on wiadomo popełnił samobójstwo w Norymberdze w dziwnych okolicznościach. Mógł wiedzieć, na pewno wiedział prawdę Heinrich Himmler, ale on zginął podczas przesłuchania przez MI6 w 1945 roku. No, został zlikwidowany, mówiąc wprost. No miał złamany nos, wiadomo, i tam w tym przesłuchaniu uczestniczył ten ojciec niejaki Marianne Faithfull, tam muzy Rolling Stonesów i innych takich, więc to się... Wielu z tych, którzy wiedzieli, no to się też mogło rozproszyć po świecie, po Ameryce Południowej. Nie zależało im na rozgłosie. Gdyby ktoś zaczął ich gadać, no to by pewnie zaczęły wypływać też dokumenty i zdjęcia łączące ich z konkretnymi zbrodniami wojennymi. Nie zależało im na rozgłosie.
Bogusław Wołoszański w jednym ze swoich programów odniósł się do kwestii Hitlera, śmierci Hitlera, oczywiście no, nie propagując tej teorii o śmierci, jego śmierci w Wilczym Szańcu, ale tam no, zacytował zeznania, że jeden z wysokich rangą oficerów SS w jednym z obozów niemieckich przechwalał się, że pochowali go tam, gdzie nikt nie będzie się spodziewał. Absolutnie, więc to się można się domyślać, czy to, że to mógł nie być Bergin. Dodam, że no, oprócz mnie równolegle po tą tezę o śmierci Hitlera w Wilczym Szańcu parę dni po zamachu niezależnie ode mnie opisał jeden z polskich autorów, hobbysta też, lekarz, zapomniałem nazwiska, ale książka ma tytuł Hitler i jego sobowtór w służbie tam wielkiego kapitału. On tam też przytoczył kilka ciekawych relacji. Jedną, rzekome zeznania tam feldmarszałka Keitla, złożone już tam po wojnie, mówiące, że tak w ogóle, no to w Wilczym Szańcu nie było żadnej bomby, tylko żołnierze rzucili tam granaty. Trudno mi to zweryfikować, ale... Ciekawe. Dużo anomalii w tej kwestii jest. Stauffenberg, który to też był ważnym świadkiem, ale został rozstrzelany kilkanaście godzin później, no zarzekał się, że widział po prostu zwłoki Hitlera przykryte płaszczem. Wynoszony z bunkra. Dobra, i ostatnie moje pytanie, tym razem już bitwa Arnhem i z czego wynikało dyletanctwo w dowodzeniu Montgomery'ego, zwłaszcza w okresie planowania tego? No z tego opisu wynika wręcz obraz człowieka, który celowo sabotuje to i w żaden sposób na stopień oficerski nie zasłużył, a cóż dopiero na bycie marszałkiem? Tam to tak zwane dyletanctwo obejmowało nie tylko Arnhem, ale bliską w czasie bitwę o oczyszczenie Skaldy, ujście Skaldy, Scheldę. Tam było tak, że Montgomery całkowicie lekceważył, przynajmniej oficjalnie, konieczność oczyszczenia ujścia, oczyszczenia drogi do największego portu w Europie Zachodniej. Gdyby nie upór brytyjskiego admirała Ramsaya, tego, który z filmu Dunkierka chociażby znanego nam, to by przed ofensywą, przed niemiecką kontrofensywą w Ardenach pierwsze alianckie statki by tam nie wpłynęły. A tak zdążyli Amerykanie i Brytyjczycy niemal na styk. Więc no to był ciężki sabotaż i ja to bym połączył jednak z treścią ostatniego rozdziału poświęconego śmierci Mussoliniego i korespondencji pomiędzy Duce a Churchillem, prowadzonej także w trakcie wojny. Jest tam wątek, gdzie tak, no, napisałem, że zupełnie nieprawdopodobnie brzmiące relacje komandora Junio Valerio Borghese. To był taki fanatyczny faszysta, dowódca elitarnych jednostek specjalnych morskich Decima Mas. I on opowiedział o spotkaniu w bazie w pobliżu Bergamo w listopadzie 1944 roku, na którym brali udział przedstawiciele władz Republiki Salo, Niemców, brytyjskich służb i amerykańskich. I Brytyjczycy przedstawili tam propozycję od Churchilla i Montgomery'ego. Rozejmu na froncie zachodnim i włoskim, uznania Republiki Salo przez USA i Wielką Brytanię, transportu włoskich dywizji na front wschodnich, wykorzystania amerykańskiej 5. i brytyjskiej 8. armii, czyli też 2. Korpusu Polskiego, w walce przeciwko Sowietom. Włosi byli zainteresowani, tym bardzo Niemcy też, ale Amerykanie to pomysł storpedowali. No, Borghese, no, jako taki fanatyczny faszysta, mógł tam bajeczki sobie opowiadać, ale też tą relację ponoć ordynans Mussoliniego potwierdził i paru innych świadków, i też niejaki Peter Tompkins, wówczas funkcjonariusz amerykańskich służb we Włoszech, więc coś w tym było. Niejako
Bitwa pod Arnhem w sumie to dyletanctwo Montgomery'ego, dyletanctwo na pokaz, ono zatrzymało front zachodni na pewien czas, aż do kontrofensywy niemieckiej pod Ardenami. Tak jak powstanie warszawskie zatrzymało najważniejszy odcinek frontu wschodniego na parę miesięcy. Te parę miesięcy dało Niemcom możliwość przerzucania kapitału i ludzi przez łańcuch spółek, do Ameryki Południowej, w inne miejsca świata. No i ten kapitał wracał gdzieś tak w połowie lat 50., kiedy kończył się nagle argentyński cud gospodarczy, a zaczynał niemiecki. A wiadomo, kapitał przechodzi przez wiele rąk, więc może nazwa operacji Market Garden, market, czyli rynek, była bardzo adekwatna. Ta operacja była właściwie transakcją i no, pamiętam, w 2019 roku byłem na takiej wycieczce organizowanej przez holenderską fundację, tam upamiętniającą wyzwolenie krajów Europy Zachodniej, wycieczka szlakiem miejsc wyzwalanych przez Polaków, więc byłem też pod Drill i byłem tam w Heversdrop, to się chyba tak nazywa, to jest koło Esterbeck, Arnhem, takie klify nad Renem, gdzie się bronili Niemcy, nasi próbowali się przeprawić w pobliżu, do brytyjskiej dywizji powietrzno-desantowej. No i stamtąd widać było z tych klifów na horyzoncie taką łukową, żelazną, stalową konstrukcję mostów. To było chyba Eindhoven albo Nijmegen, jeśli się mylą się często te nazwy, no ale po prostu Eindhoven, tak, Eindhoven. W każdym razie ten most już był zdobyty wówczas przez aliantów i odległość między nimi taka jak od centrum Warszawy do Ossowa. I ten odcinek po prostu bardzo nieudolnie Brytyjczycy pokonywali bardzo długo. I storpedowali też propozycję przeprawienia się w alternatywnym miejscu. Nie tam, gdzie były klify z karabinami maszynowymi, moździerzami, tylko po prostu, gdzie było dogodne podejście, gdzie w Holandii, w Akademii Wojskowej zawsze omawiano to jako scenariusz forsowania Renu. No dobra, w takim razie z mojej strony wszystko. Tu już od razu pan prezes się zgłasza. Ja mam jedną uwagę, jedno pytanie. Ta ogólna uwaga to jest a propos pogłosek wymontowany przez agencję TASS, 19-wieczny rosyjski polityk, książę Gorczakow, minister spraw zagranicznych Aleksandra II, wmawiał, że on wierzy tylko w oficjalnie zdementowane pogłoski. Ale to jest taka uwaga. Natomiast pytanie moje do autora jest następujące. Otóż piszesz o interesach geopolitycznych, aspektach militarnych, a brakuje jednej rzeczy. Moim zdaniem, albo powiedzmy tego nie dostrzegłem. Ludzie podejmują działania także w imię przekonań, które wierzą. Brakuje w twojej książce, że mówimy o tych aspektach niemiecko-hitlerowskich jednej rzeczy, mianowicie ideologii. Bo przecież jasną jest rzeczą, że rewizjonizm niemiecki dążył do odzyskania spraw. Jasną jest rzeczą, że sojusz rosyjsko-niemiecki był dla, można powiedzieć, w genach politycznych niemieckiej, a zwłaszcza polskiej klasy politycznej. Ćwiczyli to parę stuleci i od XVIII wieku ćwiczyli to bez przerwy. A jeśli wziąć sojusz krzyżacko-habsbursko z Iwanem Srogim w początkach XVI wieku, to te tradycje są jeszcze starsze, ale zostawmy tylko ten wiek XVIII. I to jest wszystko naturalne, ale też jasno jest rzeczą, że hitlerstwo jest zjawiskiem mimo wszystko swoistym. Że wchodzi tutaj ideologia, która zresztą przyczyniła się do jego klęski, bo przecież traktowanie ludów wschodu jako gorszych i odrzucenie ofert pomocy ze strony ludów wschodu w walki z bolszewizmem było przecież wynikało z ideologii, nie z czegoś innego. Jest to bardzo dobrze opisane. Pisze o tym Torwald, pisze o tym Mackiewicz. Mackiewicz pisze o tym w formie literackiej, ale obraz literacki może być też prawdziwy. To oczywiście o kontrze Józefa Mackiewicza. I brakuje mi w tym, można powiedzieć, twoim obrazie Niemców jednej rzeczy, mianowicie jak ta ideologia
bo tu chodzi, no może nawet nie tylko o rasizm. Przecież tam są takie przekonania natury, czy historiograficznej, czy kosmogonicznej. Jak ta ideologia trafiła do elity, bo to nie była tylko kwestia umysłu Adolfa Hitlera, ale tego, co w sobie żyli, wierzyły elity. Ja podam jeden tylko przykład, który, podejrzewam, że część z Państwa zna, ale jednak to trzeba powiedzieć. Są poważni historycy, którzy zwracają uwagę na to, że Hitler wierzył w teorię pseudonaukowca, kosmogoniczną teorię pseudonaukowca Herbigera. I Instytut Herbigera, który został powołany po odejściu Hitlera do władzy, dawał między innymi prognozy meteorologiczne. Były to prognozy meteorologiczne w oparciu o, można powiedzieć, prawdziwą aryjską kosmologię Herbigera, a nie o to, co ówczesna nauka wiedziała na temat klimatu. I no, one też mogły spowodować przekonanie, że mrozów da się uniknąć, powiedzmy. Tak, więc najgłosy były. Są takie w literaturze przedmiotu tego typu głosy. Ja sobie zdaję sprawę, że myśmy wszyscy odwykli od przekonania, że ideologia ma znaczenie, bo znamy polityków, którzy mają wyłącznie biznesy, a nie mają żadnych przekonań. Ale pytanie do autora jest takie, dlaczego u Ciebie nie ma tej przekonań? I które ta przekonania nie ma? Czy nie mam? W pierwszym rozdziale opisuję Ludendorffa. I pokazuje jednak, jak się kierował cały czas tą ideologią wielkoniemiecką. No ale często też w taki sposób, jakby ona prowadziła na manowce. Czy postawę takich ludzi jak von Sekt, von Schleicher nie można nazwać ideologią? Można. No, uznałem też, no tak, że pewnych rzeczy nie będę tłumaczył, no bo są oczywistościami. Więc też kwestia dokładnego opisania wpływu ideologii na konkretne decyzje, no to jednak temat na szerszą, inną publikację. To może w drugiej części, bo on jest jednak mimo wszystko ważny. Jest dość ugruntowane w literaturze przedmiotu, już to jest mojej wypowiedzi, przekonanie, że Hitler zetknął się z ideami Towarzystwa Thule jeszcze przed pierwszą wojną światową. Na przykład jest świadek, który widział, że miał u siebie tony tej ostary, czyli tego pisma wydawanego przez prawda, że czytał pisma Przerwę ci, nie jest wcale potwierdzone, że je czytał, jest tylko potwierdzone, że je miał. Że je miał. I wcale nie jest pewne, że on nie czytał. No tak. To znaczy, są głosy, że je wyśmiewał czasem. No właśnie, w każdym razie jest to temat, myślę, na taki kolejny rozdział twojej drugiej książki. Dobrze. Tutaj kolejne pytanie. Po pierwsze zacznę od gratulacji, bo to najmniej. Tak? Rozumiem, że większość tam książki, ale większość tych tekstów to znamy z Rzeczpospolitej. Tak? Nie tylko. Ale no, znaczy, to już było opublikowane, bo ja większość znam. Także może dlatego tu nie ma głębszych tutaj analiz filozoficznych, bo to jest po prostu taka bieżąca, trochę, znaczy historyczna publicystyka, tak, dotycząca konkretnej wydarzeń. Ja dam przykład, jak ideologia wpływa, jednak ten wpływ wpłynęła na działanie III Rzeszy Niemieckiej, bo no, wszystkie rzeczy to, znaczy, ja wszystko zaczynuję, bo jeżeli nawet piszesz jakieś rzeczy, które tam są inne, to się... To są starość się, żeby to było rzeczywiście ciekawe rzeczy i nie lecisz banał, tak? Banał z chłopczyzny, tak? Bo hasło to już tak sobie to powtarzane wiele razy. Anglia wina, to nie wymyślił, tylko to jest wpisane z plakatu niemieckiego, tak? Z momencie, no czemu nie Francja była wina? Bo Francja miała większość sił lądowych, przez tym dziewiątym miano nam mogło na wam pomóc. A czemu jest Anglia była wina? Bo w tym momencie, jak Niemcy... Mam nadzieję, że żyjemy. W 39, że w Polsce mogą to powiedzieć, Francji jakby główny ten oporu przyjemności i Francja miała armię, zresztą te przepisy spotkania tam rządu sztabu francuskiego na wiosnę 39 roku, ja miałem francuska była gotowa i wszyscy jeden tam szefowie sztabu mówili, nie, gotowi na wojnę, więc nie było, że na przykład mieli za słabe siły albo coś, to nie było chęci woli. Jest to zegowszczyzna, to nie, że oni tam coś wymyślają, to oni powtarzają banały, nie? Że, bo Polska się broniła, że w 39, że to powstania wszędzie były, czy warszawskie, czy no, i tak dalej. Doszliśmy do takiego... Jest to, że cieszę się, że ty piszesz rzecz oryginalna, ciekawe, nie banalne, to jest dosyć istotne. Ja najgorszą rzecz, którą mam w zegowszczyznie tego typu ludzi, to żeby powtarzają po prostu, no,
nie wiem, że oni są tam agenturowi, czy jeszcze nie tam, ja tylko powtarzają hasło stare, niemieckie, nie, rosyjskie, które mają prawie wyborze, to tymi dziedzami. Ja dam przykład taki, no, że czy walczyć, czy nie walczyć, no to rozważmy, znaczy porównajmy, nie? Mieszkałem w Skandynawii, no i dobrze, powiedzmy, w 39 tutaj w regionie Polska, powiedzmy, walczyła, Białoruś, powiedzmy, nie walczyła, a na przykład Ukraina w jakiejś części współpracowała, czy próbowała, chciała współpracować z Niemcami, tak? Jestem proukraiński, ale tak jak Niemcy wchodzą do 41 roku do Lwowa, no to tam Ukraińcy próbują się tam z nimi współpracować. No i teraz idziemy w taki porównawczy, no to wszystko, jak, albo jest tak, że wszystko, co Polacy robią, albo nie mają, to jest głupie, tak? Albo porównujmy, tak? Czyli porównujmy na przykład Danię, Szwecja i Norwegia, tak? Czyli tak, Dania praktycznie w ogóle nie rodziła, Szwecja kolaborowała, tak? A Norwegia się rodziła, tak? I też był moment jakiś jeszcze jako Armia Norweska, tak dokładnie jak w Polsce walczyła, to już na przykład rząd odpłynął do Wielkiej Brytanii i też nie było, że uciekli z Gdańska i tak dalej. To bardzo często, że armia walczy, bo to już jest inna sytuacja, bo nie należymy, walczymy dalej, tak? Też nie nadzwyczajnego, ale mimo tego, że jedni nie walczyli, drudzy walczyli tak jak u nas w regionie, to i w Polsce, i Białorusi, i na Ukrainie były rzezie, tak, milionowe przez Niemców, czyli po prostu element ideologiczny, a czy Dania walczyła minimalnie, czy prawie wcale, Szwecja kolaborowała, a Norwegia, to tam nie było masowych mordów, tak, bo jednak te ideologie, no to byli, więc tutaj nie było ważne, czy ktoś walczył, czy nie walczył, bo Hitler tak się po prostu kierował do swoją kretyńską ideologię, to jakby no, na wschodzie takiego powiedziane, to nie przeszła nic. Germanów traktował lepiej. Jeszcze raz? Germanów traktował lepiej. No tak, tak, bo był panie ideologiczny. Nawet jak on postrzał. Więc nawet to trzeba to uwzględnić, nie? I tak ja zawsze też lubię, no bo ciekawe, jak się coś ciekawego wyciągnie z jakichś archiwów, ale ja lubię taki ten umiały wywiad, nie? To na przykład na Powstanie Warszawskie, o, bo tu Polacy coś zrobili 3 godziny czy 2,5 sekundy za wcześnie, tak. Nie, no byliśmy między Niemcami i Rosją. I Rosja stała 2 miesiące i jedną prośbę do państwa, jedną serdeczną prośbę. Nie wierzcie ani jednemu słowu, co ja mówię, ale idźcie sami i jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Tak, wszyscy tam byli, ja wszyscy tam. I tam wiecie, że tam takie muszą, tak też jest kalendarz, nie na szczęście, tak się to zbiera, dzień po dniu, tak? I tam jest tam tu, warto trwały, to jest zresztą bardzo fajny patent, a na górze jest takie tam imieniny, tak, słońce wstało, tak. Tam jest to genialne, to mogę zobaczyć, a mało mi zobaczyło. Poziom wody na dzisiaj. Cyklicznego to mówię. No to zobaczcie, bo to tak, wszyscy widzieli, a nikt nie dojrzał. Tam, no na przykład, i losowo, bo to taka też, nie że jakoś 102 cm, 115 cm. Ja wiem, że to przecież nie mierzą, ale to naprawdę by było po kolana. I Rosjanie pieprzą, że nie mogli, bo za późno, a to nie, sami nas wcześniej namawiali do tego. Jak my żeśmy zrobili, przyszli i stali 2 miesiące, a przez ich można było przejść, bo to była po kolana. Jest chrzanienie, wieczenie, że tu wbrew woli i tu za wcześnie. Nie, oni po prostu zaczekali, aż nas zdarzyli. Czy powstanie trwało 2 tygodnie, czy powstało 2 miesiące, czy pół roku, to oni tyle czekali, żeby nas tutaj zaczęli. Koniec kolaszka. To jest proste. Teraz konkluzja. Teraz możemy przejść do pytania. Bardzo mnie ciekawi, to jest bardzo ważne, jest bardzo poprosił parę słów o to, co było wspomniane tutaj, wspieranie jeden z generałów niemieckich, tak, żeby tam Stalin poprosił. Żeby... I to jest, mam wrażenie, w ogóle taką rzecz, bo to jest temat, poprosił o rozwinięcie i to jest temat, uważam, który trzeba ciągnąć, pogłębiać, bo mam wrażenie, że coś takiego sugerował w swoich analizach, też jest analizm, to chyba doktor Suwarow, że po prostu było ciekawe wsparcie Hitlera przez Sowietów. Od momentu i miejmy to właśnie ciekawego, czy na poziomie publicystycznym, czy nawet jakichś dokumentów, tak, które by to. Bo to jest ten moment, że rzeczywiście łączył Stalina z Hitlerem od samego początku, a nie tylko już po 30 roku. A to jest dokładnie opisane w rozdziale 4 mojej książki, gdzie jest wspomniana ta rozmowa z 30 roku między generałem von Schleicherem a tym przemysłowcem von Rechbergiem. I tam Schleicher mówi, że poradzę sobie z Hitlerem, bo trzymam go z powodów sięgających 1919 roku. Opowiedział mu, jak od lat finansuje NSDAP z tajnych funduszów Reichswehry i stwierdził, że Hitler ma przygotować Niemcy do okresu intensywnych zbrojeń, ale to nie on będzie zbierał korzyści z tej zmiany w polityce. I no, stwierdził też, że Stalin osobiście kazał mi pchnąć do przodu Niemcy i nasze zbrojenia, że Związek Sowiecki i Rzesza i Republika Weimarska no, w wielu punktach prezentują wspólne stanowisko i razem podzielą się z Europą. Poprzedni rozdział, 1920, nieudany rozbiór Polski, no, opisuje też o taką próbę podziału Europą przez rewanżystowskie Niemcy i bolszewicką Rosję, no Niemcy po prostu się spóźnili wtedy z atakiem.
czekali, aż Warszawa padnie. Ale szykowali się do ataku po prostu na Polskę od zachodu również wtedy. Tu warto dodać też jeszcze jedną rzecz, że przecież od początku lat 30. partia komunistyczna, niemiecka partia komunistyczna miała rozkaz od Stalina i z Moskwy, żeby za głównego wroga uważać socjaldemokratów, a nie nazistów. No, jakby koncepcja była bardzo prosta. Stalin rozumował to w ten sposób, że dojście Hitlera do władzy szybciej doprowadzi do wojny europejskiej, w wyniku której Europa zostanie zrujnowana i Armia Czerwona będzie mogła przeprowadzić nie swoją wojnę, bo do tego nie była zdolna, ale po prostu marsz wyzwoleńczy, tak zwany marsz wyzwoleńczy. A to tak słowem tak. Dopełnienia. Następne pytania, proszę. Proszę bardzo. Powiadał mi, ale przy pana Stanisława, co pana wspierającego wypowiedź na temat moich ulubionych Anglików, powiedział, napisał kiedyś, że Anglicy są od nas tylko jednego, żeby nas w ogóle nie było. Nie dlatego, że nas jakoś specjalnie nienawidzą, ale dlatego, że po prostu istnienie poległej Polski powoduje naturalne zbliżenie Niemiec i Rosji w celu zniszczenia Polski, a nie my, a sojusz Niemców z Rosją było czymś, co czego Anglicy bardzo nie chcieli. Chciałem zapytać, jak pan ocenia rolę Anglików w tych ostatnich miesiącach 1939 roku. Bo oni wtedy właściwie grali kluczowe role na Zachodzie. Francja właściwie robiła, postępowała krok za nimi, robiła to z Anglicy. I oni właściwie jakby tutaj mieli decydującą rolę, jeżeli chodzi o Aliantów Zachodnich. I drugie pytanie, jakie jest pana zdanie na temat tego, co się stało w tych latach 1933? Okej. Co do roli Anglików. Z jednej strony oni dali się jednak wprowadzić w wojnę wbrew własnym interesom. W wojnę światową. W obronie terytorium i niepodległości państwa z Europy Środkowo-Wschodniej. Oni przez to stracili swoje imperium. Tak to dzisiaj oceniają, a Polski nie obronili. Wykazali się... Przepraszam, to jest tylko dla przypadku. Polska decyzja autonomiczna to jest zima 38-39. Przepraszam. Dajmy dokończyć. Nie. Teraz mówimy o faktach. Decyzja po stronie Polski to jest wiosna. A Mackiewicz był prostowięty. To jest osoba jako argument zostawia, którą by to jest kolaborant. Nie używajmy go jako argumentu jego ma prośbę. Dobrze. Ja przepraszam, panie Mackiej. To nie jest Sejm. Tu jest dyktatura. Tak. Oddaję głos ponownie parlamentowi. Czy ta agresja została przekierowana na wschód? Ta agresja i tak miała iść na wschód za zgodą Polski lub bez jej zgody. Przeciwko Związkowi Sowieckiemu w pewnym docelowo, ale Polska, rzeczywiście, nasze władze zdecydowały o przystąpieniu do wojny w styczniu 1939 roku. Była konkretna data na Zamku Królewskim. Gwarancje brytyjskie to był kwiecień 1939 roku. 25 marca. Tak, 25. Może kwiecień. Znaczy podróż Beka, kwiecień, tak. Więc pewne zabiegi związane z wciągnięciem Wielkiej Brytanii do przyszłej wojny, no to rozpoczęliśmy o wiele wcześniej. To my też wielokrotnie wcześniej występowaliśmy z projektami wojny prewencyjnej przeciwko Niemcom. To nam zależało na zniszczeniu tego zagrożenia niemieckiego, a gdy ten moment został przegapiony, to zależało nam przede wszystkim na tym, by niemiecka agresja na Polskę stała się wojną światową. Byśmy nie walczyli samotnie i nie ginęli samotnie. By państwowość polska przetrwała, mimo że dojdzie do okupacji naszych ziem, mimo że będziemy skrwawieni. Eugeniusz Kwiatkowski na wygnaniu w Rumunii opisał to w swoim dzienniku, że w pewnym momencie przynajmniej nie musimy zaczynać znowu z poziomu legionów i komitetów narodowych. Wszyscy uznają państwo polskie, łącznie z takimi krajami wrogimi jak Związek Sowiecki.
Drugie pytanie dotyczyło Gibraltaru. Można by zrobić oddzielne spotkanie albo i cykl spotkań o tym. Żałuję teraz oczywiście, że Dariusz Baliszewski nie jest już między nami. Pamiętam naszą ostatnią rozmowę telefoniczną. W pewnym momencie go spytałem, czy w zamachu w Gibraltarze brali udział nasi komandosi z samodzielnej kompanii grenadierów. On się zaśmiał i powiedział: panie Hupercie, pan nie musi mi mówić, kto tam zabijał w Gibraltarze, ja mam ich nazwiska. Zaproszę pana do siebie, przy piwie, pokażę tam dokumenty, tylko najpierw mam operację serca i potem. No, tej operacji już nie przetrwał niestety, ale... To jest, znaczy Baliszewski to dosyć w swojej publicystyce dobrze eksplorował i to Gibraltar był elementem polskiej wojny domowej, niestety rozpoczętej przez Sikorskiego. Jest świetna, wydana chyba w tym albo w zeszłym roku, już nie pamiętam, książka pośmiertna, która skupia całość dokonań Baliszewskiego. Czyli właśnie, no teraz mi wypadło, zamach na Gibraltarze chyba, tak, ta taka niebieska. Polecam, znaczy tam nie ma ostatecznie odpowiedzi kto, ale jest na tyle dużo wniosków, że można przynajmniej powiedzieć, czego tam na pewno nie było, to znaczy nie było ani katastrofy, ani Sikorski nie zginął na pokładzie Liberatora, tylko kilka godzin wcześniej. Jest tam między innymi przytoczona taka ciekawa depesza polskich służb wywiadowczych, gdzie tam mowa Jan Gralewski, rzekomy kurier, który tam zginął. Jan Gralewski odwołany z puczu na Gibraltarze. Z puczu. Przed samym zdarzeniem, no, parę tygodni wcześniej. Ja tylko dodam jedną rzecz. Ponad wszelką wątpliwość wiemy, że w tym czasie na Gibraltarze był Iwan Majski. Jeżeli ja dobrze rozumiem, co próbowali zrobić polscy konspiratorzy, to próbowali odwrócić sojusze i stworzyć front przeciwko Sowietom. Bo zamach, tak zwany zamach, znaczy tak zwana katastrofa na Gibraltarze prawdopodobnie była maskirowką. To znaczy ona została na prędce zorganizowana po to, żeby nie rozeszło się, co naprawdę się stało na Gibraltarze i co chciano pokazać, że stało się na Gibraltarze, a chciano pokazać, że to Majski wykończył Sikorskiego, co miało być końcem sojuszu aliantów zachodnich i Rosji sowieckiej. I jeżeli, nie wiem, Hubert, czy się zgodzisz, ale jeżeli tak było, to ludzie, którzy próbowali to zrobić z polskiej strony, są bohaterami narodowymi. To znaczy tak, tam była też gra wewnątrzbrytyjska, bardzo silna, jeśli chodzi o służby. No o zamachu właściwie wiedziano miesiąc wcześniej. Churchill trzykrotnie chyba dzwonił do córki Sikorskiego, żeby nie wsiadała do samolotu lecącego do Gibraltaru, bo, no bo nie. Zresztą jedna sprawa, marynarzy, którzy wypłynęli w morze zaraz po upadku Liberatora, prawda, zaczęli wyławiać szczątki, było wini pilota, było wini też zwłoki Sikorskiego, który pływał na powierzchni. No, trup nie pływa na powierzchni, tylko pływał po kilku godzinach, czyli on mierzył już od kilku. Mierzył, tak, on został zakwaterowany, prawdopodobnie uduszony, ale być może i zastrzelony. Ale teraz, pilota, jak to? Pilot jako jedyny przeżył rzekomoż tą katastrofę, której nie było. Ja tylko chciałem dodać a propos roku 1939, bo to było a propos Brytyjczyków i tego, kto go przekierował. Uderzenie, to znaczy to, z kim ostatecznie Niemcy chcą rozpocząć wojnę, napisał Adolf Hitler w Mein Kampf. Mein Kampf było doskonale znane Sowietom, oni doskonale wiedzieli, co tam jest napisane. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba Majski, nie Majski, Radek, zanim trafił na NKWD, przetłumaczył Mein Kampf. I Sowieci doskonale wiedzieli, że uderzenie pójdzie na wschód i wiedzieli to także Polacy. Ja tylko przypomnę jedną rzecz. Kiedy Niemcy w 1934 roku dokonują tak zwanej odwilży w relacjach z Polakami, oni w żadnym momencie nie zrzekli się swoich oczekiwań i żądań wobec Polski. Oni tylko je prolongowali do roku 1938 i 1939. I w roku 1938 Ribbentrop mówi polskim dyplomatom rzecz następującą: załatwiliśmy, co mieliśmy załatwić, to teraz wracamy do relacji z wami i tego, co od was oczekujemy, czyli korytarz, czyli Gdańsk, czyli podporządkowanie się polityki polskiej, polityce niemieckiej. To nie jest tak, że Niemcy nagle w 1934 roku stwierdzili: kochamy Polaków, odpuszczamy nasze interesy z ich punktu widzenia żywotne i będziemy sobie, prawda, robili z wami sojusz. Oni tylko mówią: na razie o tym nie mówimy. Oni nigdy nie powiedzieli, my się tego wyrzekamy.
Ja naprawdę bardzo proszę o wyłączenie tych telefonów. I to tylko tak słowem mojego do powiedzenia, bo też jestem historykiem, więc historia to mój temat. Następne, dobra, już proszę, okay. To było z naszej szybko. W największym błędzie naszych polityków to, że zdecydowali się na wojnę, to, że skonstruowali sojusz, jak on potem zadziałał w krótkim i w dłuższym dystansie, to jest inna sprawa, ale będąc w tym miejscu w Europie, przy takim sąsiedzie, szukamy sojuszników, którzy mają identyczny niemalże interes z nami. A jak wyglądały nasze stosunki z Słowacją? Według mnie to był największy błąd. W 1938 sprzęt, który pozyskał Hitler na armii czechosłowackiej, stanowił 1/3 tego sprzętu, którym Hitler dysponował w 1939. Więc to jest jeden aspekt mojego pytania. A drugi aspekt mojego pytania jest taki. Jeżeli my w porozumieniu ze Sztabem Generalnym Czechosłowacji, my w 1938 chodzimy na Słowację, to nie mamy spodu. Mamy atak z zachodu, z północy, ale nie z południa. No i jest trochę inna sytuacja, prawda? Ustanawiamy jakiś słowacki rząd właśnie współpracujący z nami, prawda? Uciekająca lotowska armia ucieka do nas i sprzęt, prawda? Wszystko fajnie, tyle że Czechosłowacją rządził wówczas koleś o nazwisku Edward Beneš, który był... o współpracy ze sztabem. Ale w państwie demokratycznym sztab podlega władzy cywilnej. Co do tego sztabu, no też tam byli w czechosłowackim sztabie generalnym i armii ludzie oderwani od rzeczywistości, skoro po aneksji Sudetów, po Monachium, jeszcze przez parę miesięcy traktowali jako głównego wroga nie III Rzeszę, tylko Polskę. I szykowali się nawet na współpracę z Rzeszą przeciwko Polsce i dopiero w ostatniej chwili, tuż przed aneksją reszty Czech, się zorientowali, o co chodzi. No to jednak... Jednym z przyczyn takiej sytuacji mogła być nasza polityka. Ale nie to może powiedzmy trochę więcej o Beneszu i Masaryku i generalnie o klasie politycznej czechosłowackiej. Czym ona była? Edward Beneš za czasów austriackich pisał książki, w których udowadniał, że czeski naród nie istnieje i że trzeba być po prostu lojalnym poddanym CK monarchii. Później w zupełnie inną stronę poszedł nacjonalizmu czeskiego, ale takiego liberalno-demokratycznego i bardzo probolszewickiego. Więc w 20 roku robił wszystko, by Polska przegrała starcie z Sowietami i by Czechosłowacja uzyskała długą granicę ze Związkiem Sowieckim, znaczy z bolszewicką Rosją, bo Związku Sowieckiego jeszcze nie było. Więc no, w 1938 roku też no, ocenia się, że nie wykorzystał wszelkich możliwości obrony. Tam w tych dokumentach polskich dyplomatycznych ujawnionych przez Niemcy jest ciekawa notatka z rozmowy wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego z jednym z czeskich przedsiębiorców, przemysłowców, chyba Batom, tym od butów, który stwierdził, że po prostu eksperyment w postaci tam budowy państwa czechosłowackiego nie powiódł się, że to była mrzonka liberalnej inteligencji i że teraz wracamy do Rzeszy, w której byliśmy przez 1000 lat i prosperowaliśmy. Więc tak. No. Pamiętajmy, że generalnie... Nie tylko my błądziliśmy, ale oni też. No, zacznijmy od tego. Klasa polityczna Czechosłowaków była w gruncie rzeczy dyspozycyjną grupą agentury sowieckiej. Jak nazywano Czechosłowację na salonach w dwudziestoleciu? Rosyjskim lotniskowcem. No nie bez powodu. Nazywano tak Czechosłowację, bo miała oficjalny sojusz
z Sowietami i prowadziła maksymalnie prosowiecką politykę, także przeciwko Polsce. My byliśmy, i to są wypowiedzi chociażby Rydza Śmigłego, my byliśmy w teorii gotowi zagwarantować, tak jak Brytyjczycy nam zagwarantowali, my byliśmy gotowi zagwarantować na jesieni 1938 roku Czechosłowacji granicę, co w kontekście działań Niemiec oznaczałoby po prostu casus belli, w momencie, kiedy pierwszy niemiecki żołnierz przekroczyłby tę granicę czechosłowacką. Być może doprowadziłoby to do likwidacji zagrożenia niemieckiego, zanim by się ta wojna na dobre zaczęła, ale tu problemem była klasa polityczna, która w żaden sposób nie chciała bronić własnego państwa. I też wśród generalicji czechosłowackiej, głównie generalicja związana z tymi legionami czechosłowackimi z czasów I wojny chciała się bronić, bo nie wszyscy oficerowie Kauntka aż tak byli dalecy od powrotu, od idei powrotu do Vaterlandu, a cała klasa polityczna, zresztą to potem pokazała kazus protektoratu, prawda, Czech i Moraw, cała ta klasa polityczna czechosłowacka już wtedy w gruncie rzeczy traktowała swoją przyszłość w kategoriach kolaboracji. Chcę powiedzieć z jednym faktem. Generalnie zasób archiwum dotyczące wywiadu, kontrwywiadu Czechosłowacji w sumie został przesłany do Anglii, ale pierwotny pomysł był taki, żeby on był przesłany do nas. To był ich pierwotny pomysł. W związku z tym... A dlaczego nie został zrealizowany? Nie wiem dlaczego, ale wiem, ale to był ich pierwotny pomysł. No więc jeżeli by mieli taką postawę, jak to się mówi, na Sicher cały czas, no to nie mieliby tego pierwotnego pomysłu. Po prostu dziwne jest to dla mnie i tyle. Pamiętajmy też o jednym przypadku. Politykę prowadzić na podstawie faktów. Fakty były takie, że w momencie zagrożenia Polski w roku 20 Czechy wystąpiły jako cichy sojusznik Moskwy. No to tak jakbyś, wiesz, z kimś, kto ci w momencie pożaru kradnie coś z chałupy, chciał budować, chciał za kogoś takiego wydać córkę. No, mniej więcej w ten sposób. Ja mogę adwokatem? Proszę bardzo. Szybko, jako ilustrację stosunków Republiki Czechosłowackiej do Polski ilustruje pewna, no, to nie jest anegdota, bo to jest fakt, ale można to traktować w kategoriach anegdotycznych. Otóż osoby zainteresowane historią ukraińskiego ruchu narodowego znają takie pojęcie archiwum Seneka. Cóż to jest archiwum Senek? Otóż Senek był działaczem OUN, jeszcze wtedy niepodzielonej, organizacji ukraińskich nacjonalistów, który opiekował się archiwum OUN, które dla bezpieczeństwa znajdowało się w Czechosłowacji. I czeskie służby przez wszystkie lata nie mogły tego archiwum znaleźć. Ale jak była krótka odwilż w stosunkach polsko-czechosłowackich, to nagle archiwum Seneka się znalazło, to znaczy zostało zatrzymane przez czeskie służby i stąd historycy znają, że tak powiem, w ogóle jest to pojęcie, bo się po prostu zachowało, tak? No, tłumacząc to z polskiego na nasze, przez całe lata tolerowali to i bardzo wiele innych rzeczy także, ponieważ prowadzili politykę antypolską, prawda? A powiedzmy raz, zrobili gest. I tyle. I niestety to nie jest kwestia tylko 20 roku, to jest kwestia tego, że niestety, ale Republika Czechosłowacka prowadziła, zwłaszcza mówię o elitach czeskich ściśle, prowadziła generalnie politykę antypolską, bo właśnie stosunek Ludaków, czyli tutaj Narodowej Partii Finki, tak, tej słowackiej był troszkę inny, ale to już wchodzimy w zupełnie inną dyskusję. I ja też uważam, że sojusz z Czechosłowacją byłby czymś dobrym, powiedzmy mało antantą, tylko że do tańca trzeba dwojga i tego drugiego nie było. Czyli prowadzili politykę wbrew swoim interesom. To chciałbym też zwrócić uwagę na taką rzecz. Wielu historyków, amatorów, czy badaczy stosunków międzynarodowych, amatorów, traktuje państwa i ich machiny jako monolity. Że wszyscy mają tam jednolite poglądy. Nie, tam się zawsze ścierają różne frakcje, różne grupy interesów. I tak było też w przypadku Czechosłowacji. Były tam i w wojsku, i w służbach frakcje opowiadające się za bliższą współpracą z Polską, ale problem w tym, że były one zbyt słabe wobec tego całego liberalno-demokratyczno-promoskiewskiego szajsu. No. Potem z... Dokładnie Sikorski, Majski też nie wiele wyszło. Nie, to ja mówię, Sikorski, Benasz. Tak, następny tutaj widzę kolega. Tak. Gratulacje z powodu książki, to w książce jest pewnie
kilkanaście lat pracy z blogiem. Troszeczkę, no bardziej z prasowych publikacji, ale na czymś się bazowało zawsze. Ale chciałem zapytać o ten zamach w Czemszańcu. Jak to jest możliwe, że Hitler przyjął 3 godziny później Mussoliniego? W ogóle co robił ten Mussolini z nią zamachu? Znaczy, ta historia była krótka. I jak, dlaczego nikt się nie zastanowił, że 3 godziny po zamachu, kiedy nie wiem, schodzi adrenalina, on stanie przyjąć na stacji Mussoliniego? Przecież to jest medycznie bardzo ciężko, kiedy reszta leży w szpitalu. Ja zachęcam do przyjrzenia się właśnie zdjęciom Hitlera z dnia zamachu i z późniejszej jego wizyty w szpitalu, gdzie leżą po prostu ranni w tym zamachu. Spróbujcie poszukać na jego twarzy, na jego dłoniach ślady po prostu jakichkolwiek ran, jak zadrapań. No, miał dostać po prostu deszczem drzask twarz i to. I ma tylko kawałek waty w uchu, plasterek na dłoni i tyle. Mussolini wita się lewą ręką. Dlatego wskazuje tam na postać sobowtóra Hitlera, Gustawa Webera, Wellera, bo różnie tam go nazywają. To był właśnie, on był bardzo podobny do wodza III Rzeszy, ale miał jedną wadę. Początki Parkinsona. Nie mógł opanować drżenia jednej ręki, więc na wielu zdjęciach filmowych, także tych ostatnich z 20 kwietnia 1945 roku, to jest właśnie ten sobowtór. I to zastanawiające właśnie, że podczas wizyty Mussoliniego Hitler zasłania właśnie tą rękę, która drżała zwykle temu sobowtórowi. Aleksandra Ricci tam w książce o powstaniu warszawskim swoim przytacza raport medyczny mówiący, że Hitler miał głębokie rany pośladków. A tymczasem no, siedział na kolacji z Mussolinim 2 godziny. No, 20 lipca. Można uznać, że po prostu naszprycowali go do brudni prochami przeciwbólowymi. No tak, ale no, kwestia też obrażeń na twarzy. Niewidocznych. Jest jeszcze taka ciekawa sprawa, że na jesieni 1944 roku Hitler przeszedł operację krtanic i strun głosowych. Oficjalnie to było usunięcie polipa, który pojawił się po zamachu z 20 lipca i prowadził do tego, że Hitler miał trochę zmieniony głos. Więc to... Ale to można tłumaczyć ten zmieniony głos tym, że przynajmniej tej wersji oficjalnej, którą użyć. Tak, że on doznał uszkodzenia czy przebicia bębenków usznych, a wiadomo, że osoby, które nie słyszą, w tym momencie on nie słyszał, mają problemy z jakby modyfikowaniem swojego głosu. No tak, ale też wracamy do jego zachowania podczas spotkania z Mussolini 20 lipca. Bębenki jednak też wpływają na równowagę. Oczywiście. Pewno mi. Sposób chodzenia, można to wszystko sprawdzić, więc... Proszę bardzo. Ja mam pytanie najpierw takie ogólne. Czy w swojej pracy mistyczno-historycznej kiedyś badałeś jakieś dokumenty z archiwów poza Polską? Nie. Opierałem się tylko na źródłach powszechnie dostępnych. No niektóre typu te dokumenty polskiego MSZ, no to musiałem głębiej poszukać, ale dało to się ściągnąć z internetu bez problemu. Na źródłach powszechnie dostępnych i w których po prostu można wyszukać anomalie pewne. Okay. A drugie pytanie mam takie o ten kompleks Riese u Rawsowich, jakiej teorii się przychylasz? Tam są chyba dwie, dwie są podstawowe, że albo to wiąże rzeczywiście służy do funkcji jakiejś nowej tajnej broni, a druga, która pozyskała popularność w tych ostatnich latach, nazwijmy się orientuje, że po prostu jakaś sprytna grupa wysoko postawionych urzędników po prostu chciała jak najwięcej betonu lać, żeby na boku wyprowadzać sobie do własnej kiesy pieniądze. No to wał atlantycki bardziej spełniał takie
spełniał taki. Znaczy. Tutaj wał byłby dosłowny. Tak. Z tym, że. Tak, z tym, że sam rozmach tego kompleksu wskazuje, że to były, miały być jakieś podziemne zakłady zbrojeniowe. Co tam budowano, to inna sprawa. Co tam miały budować? Problem jest taki, że często nie mamy dokumentacji. Przykładowo, jeżeli popatrzeć na kwestie związane z niemieckimi badaniami atomowymi, cały czas znajdujemy nowe takie miejsca, gdzie te badania prowadzono. Po prostu dokumentacja tego zniknęła, została zniszczona albo po prostu przejęta przez Sowietów lub Jankesów. Coś jeszcze? No właśnie, kolejne pytania? Okay. W takim razie dziękuję bardzo Hubert za spotkanie. Dziękuję bardzo.